Uwaga! Kontrowersyjny temat. Najbardziej, jaki mogłem wymyślić. Pochwała focha. Żyję tyle lat, że dostrzegłem już, że to, co bardzo często uważam za coś negatywnego, spełnia cholernie ważną funkcję. I taką funkcję spełnia foch. I tu nie mówię o skrócie, od fachowo i tak dalej. Tu mówię o sytuacji, kiedy ten foch jest pewną informacją, którą dobrze odczytaną można wykorzystać dla siebie, dla świata, dla związku. Czy zauważyliście, drodzy panowie, że kobieta potrafi szczelić focha i to dużego, ale robi to dopiero w momencie, kiedy my jesteśmy bardzo zakochani. Na początku znajomości żadna kobieta nie strzela focha. Na początku znajomości, kiedy ona nas w sobie rozkochuje, która nas doprowadza do szaleństwa, do tego, żebyśmy świata za nią nie widzieli, to nie strzela focha. Ona wtedy się do nas uśmiecha, jest dla nas miła, serdeczna, czasami może niedostępna, ale w momencie, kiedy nas rozkochała do szaleństwa, to wtedy jak sztuczny ogień wybucha foch. I on jest wielki i błyszczący, czasami nawet kolorowy. To jest czasami cała kanonada. Po co? Żebyśmy my stanęli w zachwycie i patrzyli na focha. Co to powoduje? To powoduje u nas mężczyzn. Powoduje to, że patrzymy z jeszcze większym podziwem. Patrzymy na kobietę i mówimy, Boże, jak ja ją bardzo kocham. Gdyby to zrobiła inna. Tutaj są różne teksty, ale wszystkie podobnej treści. Ale że to jest moja ukochana. To ja uszy po sobie. I im bardziej ten foch jest nielogiczny, tym bardziej przepraszamy. Co to daje? To daje ogromny wystrzał dehydroepiandosteronu i wazoprysyny. I to wzmacnia naszą miłość jeszcze bardziej. Kochani, niech żyje foch. Bo gdyby nie foch, to byśmy nigdy nie byli tak strasznie i tak bezgranicznie zakochani w naszych kobietach.